Dzień dobry, słoneczka, z tej strony ciotka Irsy. Witam Was na moim i samca alfa kanale. W przeglądzie, tak, słuchajcie, dostaliśmy dwie nowe kolekcje, ale zanim będę o nich opowiadała i Wam pokażę, co wnoszą, wykorzystuję fakt, że tego typu filmy mają trochę więcej wyświetleń. Już mówię szybciutko, o co chodzi. Pewna istotka zwróciła mi uwagę w komentarzu na temat tego, że rzeczywiście zwróciłam uwagę, że może lepiej zamiast kupować czasami takie kolekcje, wpłacić gdzieś charytatywnie kasę. I właśnie mam taką prośbę. Jest pewna fundacja, ADA, oczywiście link będzie w opisie filmu, i oni mają trochę teraz problemów. Słuchajcie, są to fantastyczni ludzie, którzy pomagają wszelkiej maści zwierzakom i po prostu potrzebują nas, potrzebują naszej pomocy. Więc no, ja mam tendencję dość sporą do pomagania, ale jak wpłacam czy coś, zresztą jak mnie słuchacie trochę dłużej i jesteście tutaj ze mną i z samcem trochę dłużej, no to wiecie, że sama byłam w potrzebie, kiedy mój świętej pamięci Benji chorował na FIPA i robiłam zbiórki, ratowałam, a tak w ogóle sama wysyłam rzeczy na bazarki i też wpłacam kasę. Zawsze ukrywam te wpłaty, nie chwalę się tym, bo ja to po prostu robię i tyle, i kropka, więc słuchajcie, daję link w opisie i do zbiórki, i do Facebooka Ady. Pierwszy raz nie ukryłam swojej wpłaty, więc możecie zobaczyć, że rzeczywiście ode mnie kasa poleciała. Więc słuchajcie, jeżeli macie własne fundusze, będzie fantastycznie i ja dziękuję Wam w imieniu właśnie wolontariuszy i działaczy w Adzie za jakąkolwiek cegiełkę. Jeżeli nie, słuchajcie, udostępnienie to też jest ogromna pomoc. Nie ignorujmy tego, ponieważ jednak udostępnienia działają, to idzie dalej w neta i ktoś tam zobaczy, niech jedna na 10 osób właśnie da tą cegiełkę i tak to się kręci. Więc dlatego wykorzystałam też, że jest dzisiaj przegląd kolekcji. I nie zdziwcie się, jak jednak będę promowała co jakiś czas jakieś fundacje i miejsca, gdzie ja tam coś robię, no, bo trzeba coś robić. Najczęściej pomagam zwierzakom, bo one, jakby nie patrzeć, najczęściej są przez nas krzywdzone. O matko, aż mi się gardło, słuchajcie, zacisnęło, więc bardzo, bardzo Was przepraszam za to, że wykorzystuję fakt, że rzeczywiście ten filmik pewnie będzie miał więcej wyświetleń niż zazwyczaj speedbuildy, kasy czy rozgrywka samca. Ale jeżeli Was to nudziło i przeskoczyliście, nie mam Wam tego za złe, nie ma problemu, każdy jest inny, jest unikatowy i ja się też bardzo cieszę, że tutaj ze mną jesteście. Więc słuchajcie, tak, dostaliśmy dwie kolekcje, czyli rozpoczynamy sezon kolekcjami, jej! Jedna typowo budowlana, czyli zamkowe posiadłości, co widzicie zresztą na ekranie. Druga zaś, na gotycki szyk kolekcja. Trochę to objechałam podczas speedbuildu, więc zobaczymy, czy miałam rację. No lecimy do kasa najpierw, nie? Dobra, słuchajcie, w gotyckim szyku dostaliśmy 24 elementy. No i zaczynamy od biżu. Ja nie wiem, czy ja dobrą fryzurę wybrałam. O, nie, nie miałaś, kobieto, szyi poprawiać. O! Dobra, dobrą fryzurę wybrałam, widać. Słuchajcie, to mnie zaskoczyło. To mnie zaskoczyło, tak to nie wyglądało. Podobają mi się te kolczyki, to bardzo, bardzo ładne kolczyki. Zresztą dziwię się, że jakoś właśnie tak bardziej odważnych kolczyków nie ma w Simsach, no ale to jest nadal gra bardziej dla dzieci. Ładne kolczyki, tradycyjnie różnych kolorów. Ej, takie są no, na zasadzie tęczowe, odblaskowe, może chodzi o taki chrom, coś w tym stylu. No, czyli mamy różne rodzaje metalu. Fajne, naprawdę to jest fajne akurat. No i mamy coś a la pieszczoch. Pieszczocha chyba mamy w grze. Czyli łańcuchy i tak dalej. No to jest mega gotyckie, słuchajcie. To jest mega gotyckie i to wygląda fajnie. Poza tym dostaliśmy jeszcze makijaże, tak? Dostaliśmy jak najbardziej makijaże. Aż trzy. Czyli ultra czarne łoko, oko, w różnych kolorystycznych odmianach. Wiecie co? Ten taki czerwony mi się bardzo podoba. No. Ten czerwony mi się podoba. To pawie takie oko też jest bardzo ładne. No, słuchajcie, już zaczyna mi lecieć, bo podoba mi się wykonanie. Tak, podoba mi się wykonanie. Usta. Wiecie co? Czepiałam się, że usta czarne, samo czarne, ale wychodzi na to, że to jest tak jakby z takim gradientem zrobione. Ładne te usta, ładne. Tym bardziej, jeżeli tutaj jeszcze pokombinujemy, słuchajcie, z tymi paseczkami.
No, to można troszeczkę coś tam ciekawego zrobić. Nie, ładne też usteczka. No i oczywiście rozmazany luk. No, bo każda gotka musi mieć rozmazany luk. No, bo czemu nie, słuchajcie. Dobra, no to co? Ciuszki, 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 ciuszki. To nas chyba najbardziej interere, nie? No i tu na dzień dobry widzę całość, ale sobie gotycki luk weźmiemy. O tak. No, sukieneczka. Sukieneczka, słuchajcie, całkiem ładniusia sukieneczka. No dobra, to jest takie troszeczkę gotyckie, jak mi się wydaje. Może jakby była bardziej troszeczkę fiasta, taka balowa, no to bym się mniej czepiała, ale jest ładniutka. Naprawdę bardzo ładnie wykonana. O matko, jeszcze taka bardzo delikatna, nie? To taka mało gotycka ta jest wersja. Ej, niektóre mają siatkę, niektóre nie mają siatki. Ej, to jest fajne rozwiązanie. To akurat mi się rozwiązanie podoba, nawet mega mi się podoba. Płaszczyk, no to jest też, to jest uniseksowe, bo to jest też pewnie dla panów i to jest ładny płaszczyk. Ładny, szkoda, że ten płaszczyk nie jest oddzielnie i nie można sobie spodni samemu wybrać. No i oczywiście też kolory różne, no i się bluzeczki pod spodem zmieniają. I też byłoby fajnie, jakby te bluzeczki można było oddzielnie, no ale słuchajcie, nie można mieć wszystkiego. Ciuszki dalej. Dlaczego to nie jest tak, że jak wybieram jeden pakiet, to żeby mi się we wszystkich... Ale znowu jestem marudna na Simsy. O, pani kochana, zaraz pani coś założymy. Czekajcie, szybko założę jakieś gaciorki. No, bardzo pasują. Bardzo, nie ma co. To też się zgodzę, jest takie mega gotyckie. No, tym bardziej te siatki, słuchajcie. Siatka, no i to jest taki niby gorset. Słuchajcie, czyżbym była zbyt podła i złośliwa we wtorek? No... Byłam chyba zbyt podła i złośliwa, ale jeszcze nie będę na 100% że tak powiem, wypowiadać się. Podoba mi się, że jest przezroczyste i widać tatuaże. Klasyczna ramoneska. Matko, moja miłość, po prostu, jak ja zawsze lubiłam tego typu kurtki. Bardzo, bardzo klasyka. No dobra, może nie do końca klasyka, bo są takie gorsetowe wstawki. Emo-look! Lecimy emo-look. Tak, oczywiście siatki pocięte. No to jest klasyka też emo. Tak, słuchajcie, wychowałam się w czasach, kiedy emo było na topie. Jakby to dziwnie nie brzmiało. To też jest takie bardziej gotyckie. Nadal brakuje mi mega, słuchajcie, sukienki. Serio, brakuje mi sukienki. Niby mamy takie rozkloszowane spódnice w jakimś z dodatków i to można połączyć. No to też jest takie bardzo emo. Słuchajcie, to jest mega emo i ja miałam w czymś podobie taką bluzkę, tylko ona miała jeszcze kocie uszy. No to w sensie bluzę. I wiecie, co jest najgorsze? Ja ją gdzieś jeszcze mam. Czy najgorsze? No najgorsze jest to, że jak pewnie bym teraz próbowała na siebie wcisnąć, to nawet by nie było opcji. No i taka bluzeczka. No to też jest takie gotyckie. Wiecie co? Fajne jest to, że mają pewne elementy różne. Czyli tak jakbyśmy dostali tak naprawdę dwa ciuszki. No dobra, bo pani... Co panią ubrać? No może w to panią ubierzemy... Żeby tatu było widać. No to jest fajne. Spoko. Może być. Lecimy dalej. Na całe ciało widzieliśmy spodenki. No bo w tych dresach do tego, no po prostu klasyk. No luk taki, że kobieto. No mucha nie siada, bo nie ma na czym. Spodenki. Wiecie co? Te spodenki są fajne, ponieważ ja jakoś tak nie wiem. Mam wrażenie, że jest średnia ilość rzeczy na, cóż, na ciepłą pogodę. No i znowu mamy taką odpowiedź, że są siatki, różne wzorki. Takie bardzo obcisłe spodnie. Coś w podobie mamy, a chociaż nie do końca, bo ten motyw siatki się bardzo przewija, no i ten wzorek. No coś czuję, że jednak samcowi będzie się podobało. Będzie się bardzo podobało, no i pewnie oczywiście klasycznie uniseksowe spodnie, co jest fajne, słuchajcie, co jest bardzo fajne. Spódniczka, no i to jest mega emo, tu powinna być po prostu, wiecie, rozkoszowana, jakieś falbany, nie wiem, mówię, no ja jestem stara i trochę innych gotów w swoim życiu jakby znałam. Teraz może to jest troszeczkę też inny look, inaczej się te subkultury rozwijają, więc no słuchajcie, wszystko idzie w jakimś tam kierunku. Czy coś tutaj jeszcze dostaliśmy? Coś powinniśmy. Na pewno buty dostaliśmy i dostaliśmy, słuchajcie. Dostaliśmy klasycznego pieszczoszka. Słuchajcie, ja miałam takiego pieszczoszka i oczywiście jak przystało na nastolatkę, każdy pieszczoszek ma imię, mój miał Gucio. Tak, możecie się śmiać. Mój, słuchajcie, miał na imię Gucio. No i rękawiczki. Rękawiczki fajne. Szkoda, że nie dali siatek. Słuchajcie, siatka. To była podstawa nastoletniej gotki. Autentycznie. Siatunia, siateczka, siatereczka. To był taki mega, mega standard. Dobra, buciki. Buciki lecimy. Dwie pary.
No, takie podbite, fajnie. No i typowa, dobra, jest koturna. Tylko dlaczego oni skracają tym simom nogi, jakby naprawdę? No, dobra. Ech, i e. No, ale mamy takie. No, nie są to glany. Nie są to glany, ale mamy takie ciężkie buty, które bardzo często, coś w tym stylu, chociaż bardziej glany, widziałam u emosamców. No i klasyczna koturna. Tak, to jest gotyk. To jest gotyk. I tak, to widziałam u emosamców i też gotyckich samców, ale to jest gotyk, tu się zgodzę. Jak najbardziej. Chociaż tu mówię, taki look bardziej mi w stronę emo idzie. Bo powiem wam, że zwracając na tego typu rzeczy uwagę, no to dla mnie bardziej. Lecimy szybko, przeglądam, może znajdę. Dla mnie to jest bardziej gotyk. No, to jest bardziej gotyk. To jest bardziej gotyk. Ale mówię, ja jestem stara. Stara. I słuchajcie, to jest bardziej gotyk. Tylko dlaczego to nie ma. No już. No, to jest bardziej gotyk. No, ale to mówię, może jakby zrobili. No, to już jest bardziej taka gotyk, ale mówię, no to jest wszystko jest takie bardzo do siebie pasujące i podobne, ale tak, wracając po prostu do tych ciuszków, one są bardzo ładnie wykonane, słuchajcie. Naprawdę. Widać lata, które minęły i które po prostu, no cóż, działają. Pokaż się samcze. No, samiec ma trochę inne ciuchy, słuchajcie, trochę inne. No to jest standard unisex, ale słuchajcie, to jest inne. To jest zupełnie inne. Fajnie, już się bałam, że pokryją się, wiecie o co chodzi. Że po prostu zrobię kilka uniseksowych ciuchów i oczywiście faceci zostaną potraktowani po macoszemu. No to mi się bardzo podoba. Przede wszystkim wykończenia, jeżeli chodzi o rękawy, bardzo będzie pasowało do jakiejś, nie wiem, artystki, malarki. Moje pierwsze takie skojarzenie. No to widzieliśmy, też uniseksowe, fantastycznie te laczki do tego wyglądają. Spodenki, no i klasyk, no i pewnie w dodatkach, no i oczywiście to samo. No słuchajcie, tak to się prezentuje, jest ładnie, jest słuchajcie bardzo ładnie, ładne są te ciuszki, naprawdę są bardzo ładnie wykonane. Mnie się osobiście, jeżeli chodzi właśnie o wykonanie, mega podobają, bo zauważcie, że te sprzączki choćby tutaj nie są płaskie, więc chwała, a już znamy jakie jest IE czasami leniwe i że mogły być w niektórych miejscach po prostu płaskie. Więc to na plus. Możliwe, że ja z tego skorzystam, całego zestawu. O, jaka pinkusia, słuchajcie. Jaka pinkusia. No, słodka lolitka. Możliwe, że z tego pokorzystam. Czy bym kupiła, jakbym miała kanał? Pewnie bym się wstrzymała. Jakbym inaczej, czy bym kupiła, jakbym nie miała kanału? Patrzcie, no jakbym nie miała kanału, pewnie bym się trochę wstrzymała, ale wykonanie jest bardzo ładne. I zobaczcie ten pasek, on wisi. Nie jest płaski. Nie jest może super, ale nie jest płaski w porównaniu do tego o tutaj na pleckach. No ale nie można mieć wszystkiego, więc spoko, pod tym względem spoko. Dobra, lecimy szybko do trybu budowania. Dobra, słuchajcie, wyjęłam co mogłam. Przede wszystkim dostaliśmy oczywiście gotowe wnętrze. Jest bardzo ładniutkie. Jest naprawdę bardzo ładniutkie. Wykorzystuję oczywiście podstawkę i nowy dodatek. I powiem wam, pierwsze co mnie mega zaskoczyło, to fundamenty. Oczywiście dostaliśmy 25 przedmiotów. Czy dużo, czy mało, no wiadomo, mogliby się bardziej postarać, ale fundamenty, no słuchajcie, dobra, to jest to. Fundamentów nigdy nie za dużo. Niektóre są bardzo zniszczone, inne mniej. Powiem wam, zastanawiam się już nad wybudowaniem czegoś na tej wyspie w Windenburgu. Również zastanawiam się nad jakimś, cóż, zamczyskiem, rzeczywiście zamczyskiem dla Vlada, czy od nowa nie zrobię renowacji. Już kiedyś była i myślę, czy nie zrobię ponownie. No bo słuchajcie, czemu nie? No i patrzcie, gdzie to jest teraz. Jeżeli chodzi o tapety, no są też bardzo ładne i przede wszystkim patrzcie, ile mamy kolorów. Są takie zniszczone, nie? Na zasadzie bardziej zniszczone, mniej zniszczone, różne kolory. Właśnie te obrośnięte taką zieleninką i zobaczcie, jak one się fajnie tutaj łączą. Nie ma, że jest oczywiście ta powtarzalność, ale tak jakby trochę później. Co też jest fajnie, no masa jest tego. Słuchajcie, znowu, no cóż.
Chyba trochę, tak jak mówiłam, zmienię opinię, bo wykonane jest elegancko, jest naprawdę pięknie wykonane. No zobaczcie tą kózkę, to kopytne zwierzątko. Albo ten herb, to też jest bardzo ładnie wykonane. Niektóre są zniszczone, niektóre mniej, więc można pokombinować. Drzwi. Bardzo ładne drzwi. Autentycznie, może nie do jakiejś super budowli, żeby, no czy ja wiem, simy to simy i jak najbardziej można coś pokombinować, nie wiem, stara kamienica, czy coś w tym stylu, sim wynajmuje, czy w niej mieszka, no jest dużo możliwości. Oczywiście też są wersje ładne, są wersje zniszczone, brudne, ugryzione jakby zębem czasu, to też jest bardzo spoko. No te drzwi są ogromne i powiem wam, brakowało mi chyba takich wielkich drzwi. Brakowało mi, autentycznie. Ta lama po prostu w herbie no jest doskonała. Autentycznie. Dzisiejszy odcinek sponsoruje słowo autentycznie. No, wrota. Bardzo ładny element. Ładnie też bardzo wykonany. Podoba mi się, że też nie jest płaski. Szkoda, że na przykład nie ma jakiejś animacji, na przykład, że jak sim podchodzi, one się otwierają. To już byłaby w ogóle petarda i hit. O, gdzie mi się tu przesuwasz? Tradycyjnie zwykły taki łuczek, no zwykły, też śliczny. No i witraże. Słuchajcie, okna. No i chyba to jest jeden z powodów, dlaczego jeżeli lubicie ten styl, przede wszystkim, jeżeli lubicie ten styl i budujecie w tym stylu i prowadzicie fabułę z wilkołakami, wampirami, czarodziejami, czy chcecie mieć coś związanego z jakąś katedrą, kościołem, czy coś w tym stylu, czy na przykład właśnie te stare kamienice, bo te okna, nie wiem dlaczego, jakoś tak mi cały czas te stare kamienice chodzą po głowie. Nie wiem dlaczego. Ale można pokorzystać, można pokombinować, no też jest super, że wszystkie do siebie pasują. Barierki, bramki, płotki, tak. Wykończenia takie typowo zamkowe, słuchajcie, to jest typowo zamkowe wykończenie. Autentyczne. Tak, miałam nie mówić już autentycznie. No ale to jest typowo zamkowe wykończenie, które można spotykać właśnie na różnych wieżach. Wiecie, ja chyba nawet kombinowałam z takim gdzieś kiedyś, na zasadzie korzystałam z tych półścianek, mniejsza, większa i to takie, wiecie, mech, a to wygląda no jak wieża. Po prostu jak wieża. Co nie? Jest luk. Tak, wszelkiego rodzaju wykończenia też mamy, jak tutaj widzicie. O, jak to się nazywało? Patrzcie, jak to się nazywa? Podświetlenie fryz. Tak, fryz mamy. Mamy bardzo ładny ten jest ten fryz. I powiem wam, ten fajnie, że ciągną konsekwencje ten motyw z narastającym bluszczem, właśnie z tym zniszczeniem. To też jest ekstra, że wykorzystują właśnie tą spójność. No są łuki, no to tutaj widzicie, już postawiłam, i schody. Schodki. Kamienne. No mamy dużo kamiennych schodów, no i nie ma nic obrośniętego. A to też byłoby fajne. I to jest chyba taki mój taki minusik. Nowiutkie wykonane, do każdej budowli by się przydały. No, lecimy jeszcze podłogi. Tak, podłogi oczywiście z kwiatkami, co jest super. Nie zawsze te kwiatki, roślinki pasują do, roślinności, jaka jest w danym otoczeniu, ale można zawsze przecież pokolorować. No, błagam was. Ładniutkie, fajnie, że też po skosie trochę inne. No, trochę inne. I powiem wam, w język się następny raz ugryzę, jeżeli chodzi o ocenianie wcześniej po samych zdjęciach, bo jestem mile zaskoczona i to bardzo mile jestem zaskoczona. To jest ładna kolekcja. W sumie jedna i druga to są bardzo ładnie, przede wszystkim bardzo ładnie, bardzo starannie wykonane kolekcje. Jak się będą sprawowały podczas budowy, pewnie na wtorek nic nie zdążę, chociaż, no zobaczymy, różnie może być, to trochę mi się na weekend wyjeżdża mi się, bo dostałam fajne zaproszenie na imieniny i słuchajcie, nie sądziłam, że jeszcze ktoś w ogóle wyprawia, świętuje imieniny i trochę jestem tym podjarana. W każdym razie tak, kolekcja jest wykonana estetycznie, jest ładna, nie dla każdego,
Tak jak gotycki szyk nie jest dla każdego, tak i właśnie nasze zameczki nie są dla każdego. Jest to kolekcja typowo taka skierowana do osób, zresztą sami wybraliśmy jedną i drugą kolekcję, sama głosowałam na jedno i drugie, bo futurystyczne stwierdziłam, że mamy dużo takich mebli, zamkowych mamy średnio i tak się nie do końca zastanawiałam, liczyłam troszeczkę na księżniczki Disneya, bardziej w kierunku, wiecie, śpiącej królewny, chociaż, słuchaj, już mi coś się rodzi w głowie. Ale tak, dla tych, co kochają wampiry, wilkołaki, lubią takie właśnie stare zamczyska, katedry, jak najbardziej na tak. Nie mając kanału, trochę bym się wstrzymała. Jak i z jedną kolekcją, tak i drugą. Bo mamy w innych dodatkach pewne rzeczy, które mogłyby być spokojnie zamiennikami i nie musiałyby być kupowane. Ale to wszystko jest bardzo ładnie wykonane, więc dla mnie to spokojnie mogłyby dostać te kolekcje tak siódemeczkę, 6,5, 7, tak spokojnie za piękne wykonanie. Jednak są to kolekcje, no nie dla każdego, jak łazienkowe szpargały, czy choćby właśnie te wszystkie z dodatkami, jakimiś tam elementami dekoracyjnymi, które nadają stylu rozgrywce i charakteru otoczenia, jest bardziej potrzebne, powiedzmy. Tak, to można by było się chwilę wstrzymać z jej zakupem. Ale to oczywiście od Was zależy. Słuchajcie, to jest moja opinia, to od Was zależy. Jest ładniutko, to na pewno. I jeżeli macie jakieś wolne fundusze i kochacie zamki, wampiry, wilkołaki i oczywiście czarodziejów, nie zapomnijmy o czarodziejów, albo chcielibyście swojej syrenie zrobić nietuzinkowy zamek, na przykład jaki miała Arielka, żeby sama Arielka pozazdrościła, no to słuchajcie, częstujcie się. Pamiętajcie tylko o tym, żeby wcześniej wyciągnąć save'y. Tak, przed też aktualizacją, bo chyba była wczoraj. To tak na zakończenie. Oczywiście zapraszam do lajkowania, subskrybowania, komentowania. Tak cichutko przypominam o Adzie. I na dzisiaj to tyle. Słuchajcie, buziaki. Pa, pa.